Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Doświadczenie losowe polega na dwukrotnym rzucie symetryczną sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że w pierwszym rzucie otrzymamy parzystą liczbę oczek i iloczyn liczby oczek w obu rzutach będzie podzielny przez 12. Wynik przedstaw w postaci ułamka zwykłego, nieskracalnego. Proszę Państwa, przygotujmy do tego zadania tablicę, która będzie przedstawiała możliwe zdarzenia, czyli co się może zdarzyć. No może się zdarzyć coś takiego, że za pierwszym razem, ponieważ rzucam dwukrotnie, no to za pierwszym razem mogę wyrzucić jedynkę, za drugim razem też mogę jedynkę. Mogę wyrzucić jedynkę, dwójkę, jedynkę, trójkę, jedynkę, czwórkę, jedynkę, piątkę, jedynkę, szóstkę. Mogę wyrzucić tak, dwójkę, jedynkę, dwójkę, 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 trójkę, dwójkę, czwórkę, dwójkę, piątkę, dwójkę, szóstkę i tak dalej. Ideę już widzimy, czyli powstanie tablica 6 kolumn i po 6 wierszy, czyli od jedynki, jedynki aż po 6, 6 gdzieś tutaj. No to ja już przygotuję w międzyczasie. Mam już tablicę gotową, zobaczmy, tablica jest, zawiera 36 różnych zdarzeń. 6 razy 6 oczywiście daje nam 36. W pierwszym rzucie 6 możliwości, w drugim rzucie 6 możliwości, 36 i to jest moja omega. Czyli będziemy korzystali z prawdopodobieństwa klasycznego. Prawdopodobieństwo klasyczne zdarzenia A, no to jest moc A przez moc omegi, gdzie moc A oznacza liczbę zdarzeń sprzyjających, natomiast moc omegi oznacza liczbę wszystkich zdarzeń, no i nasza omega, moc omegi dokładnie to jest 36. Teraz trzeba policzyć, ile jest zdarzeń sprzyjających. A jakie to są zdarzenia sprzyjające? To są takie zdarzenia, że w pierwszym rzucie otrzymamy parzystą liczbę oczek i iloczyn liczby oczek w obu rzutach będzie podzielny przez 12. Najpierw weźmy takie zdarzenia, gdzie w pierwszym rzucie jest parzysta liczba oczek. No pierwszy rzut to jest zawsze tak jakby pierwsza część. Tutaj jest pierwszy rzut, tu jest pierwszy rzut, tu jest pierwszy rzut, tu jest pierwszy rzut. Czyli bierzemy pod uwagę tę kolumnę, bo zobaczcie, tutaj jest wszędzie w pierwszym rzucie jest dwójka, 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 dwójka. Bierzemy pod uwagę tę kolumnę i bierzemy pod uwagę tę kolumnę, bo mamy w pierwszym rzucie wszędzie tutaj parzyste liczby oczek. I po drugie chcemy, żeby iloczyn liczby oczek w obu rzutach był podzielny przez 12. Był podzielny przez 12, no to zobaczmy. 2 razy 1, czy się dzieli przez 12? No się nie dzieli. 2 razy 2, 4 nie dzieli się przez 12. 2 razy 3 nie dzieli się przez 12. Tutaj jedynie przez 12 dzieli się 2 razy 6, no bo 2 razy 6 to jest 12. 12 dzieli się przez 12. W tej kolumnie tak, to nie, ale to tak. 4 razy 3 daje 12, czyli dzieli się przez 12. I ponadto 4 razy 6 daje 24, czyli dzieli się przez 12. I teraz trzecia kolumna. 6 razy 2 to 12, dzieli się przez 12. 6 razy 4 to 24, dzieli się przez 12. I 6 razy 6 to 36, dzieli się przez 12. Ile mamy zdarzeń sprzyjających? Wszystkich zdarzeń sprzyjających jest 1, 2, 3, 4, 5, 6 zdarzeń sprzyjających. Czyli nasza moc A to jest 6. Czyli wstawiamy sobie tutaj 6. Zatem prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest 6/36, ponieważ my mieliśmy zapisać to w postaci ułamka zwykłego, nieskracalnego, no to skracamy jeszcze ten ułamek, czyli otrzymujemy, dzielę tutaj przez 6 i tutaj przez 6 dzielę, czyli otrzymuję 1/6 i to jest odpowiedź do zadania.